Jak zazwyczaj już bywa w czwartki, łączymy się z Pawłem Rakowskim, dziennikarzem, publicystą, zazwyczaj mieszkającym w Libanie, teraz mieszkającym w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i zaczynamy od tematu Iraku. Irak ma nowego premiera. Co ten wybór oznacza? Kim jest ten człowiek? No właśnie, długo oczekiwane, bo już w sumie od kryzysu, który wystąpił jesienią, w listopadzie, przez Irak przeszła fala protestu, która doprowadziła do dymisji premiera Adel Abdul Mahdiego. Wczoraj w nocy w końcu parlament iracki i wszelkie stronnictwa uzyskały konsensus, że następnym premierem będzie Mustafa Al-Qadim, czyli 53-letni prawnik, który od połowy lat 80. spędził czas na emigracji, przeciwnik oczywiście Saddama Husseina, mieszkał kolejno w Iranie, w Niemczech oraz w Anglii. Po 2003 roku wrócił do Iraku, tam działał społecznie i politycznie. No tutaj akurat zdaniem komentatorów dość dużą rolę odegrał w trakcie kampanii przeciwko ISIS od 2014 roku. Był szefem wywiadu irackiego i to też powoduje pewnego rodzaju koneksję już tutaj Kataeb Hezbollah, czyli ta najbardziej znana, w sumie, no może nie wiem czy znana, ale głośna na pewno organizacja w ostatnich miesiącach w Iraku, oskarża Kadiamiego o współudział w zamachu, który miał miejsce, jak pamiętamy, na początku stycznia 2020 roku, w którym zginął Abu Mahdi Muhandis, czyli szef Kataeb Hezbollah, no i przede wszystkim Qasem Soleimani. Co należy przede wszystkim odnośnie tej sytuacji w Iraku dostrzec, mianowicie na 22 ministrów 15 zostało wotum zaufania z parlamentu, a jeszcze nie są obsadzone takie stanowiska jak minister, szef MSZ-u, jak i też minister ropy naftowej, nazwijmy to w ten sposób. I to akurat oczywiście będzie dalsze spektrum do wszelkich działań politycznych. No, przypominam, Irak jest nie tylko podzielony, nazwijmy to strukturalnie i etnicznie, czyli Kurdowie, wel Arabowie, jak i też przede wszystkim szyici, sunnici. No i oczywiście na arenie mamy tutaj wielkich graczy, takich jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz sąsiedni Iran. No właśnie, powiedziałeś, Pawle, że nie ma jeszcze ministra spraw zagranicznych, ale jak oceniasz tą kandydaturę nowego premiera? Jaka może być jego polityka zagraniczna? To znaczy, już tu komentarze się pojawiają, że to jest że akurat nowy rząd w Iraku będzie technokratyczny, a nie polityczny. Oczywiście to akurat nie wszystkich cieszy, przede wszystkim Kurdów. No i też oczywiście to też będzie powodowało szereg różnych stałych sporów i obstrukcji. Przede wszystkim jeśli chodzi o Irak, to na chwilę obecną Irak może nie patrzy daleko za granicę, on patrzy na swoje wewnętrzne potrzeby. Szacuje się, że 100 miliardów dolarów jest potrzebne na odbudowę Iraku. No i przede wszystkim kryzys energetyczny, kryzys społeczny. Tutaj akurat tylko tutaj zdaniem dziennikarzy irackich tylko w związku z koronawirusem nie ma protestów, nie ma demonstracji, które jest z zwalczających się stron i stronnictw. No i oczywiście też jeszcze mamy kwestię z państwem islamskim, które wykorzystuje na północy kraju sytuację, no i zaczyna się podnosić, no i też oczywiście nie zapominajmy o tym, że Irak jest pewnego rodzaju poligonem konfrontacji pomiędzy Ameryką i Iranem. Niemniej zapowiedzi, jeśli chodzi o świat arabski i region, są bardzo pozytywne. Tutaj Mohammed Javad Zarif, szef irańskiego MSZ-u, pogratulował, no i też oczywiście zapewnił, że Teheran szanuje wszelkie decyzje podjęte przez naród iracki. Liga Państw Arabskich również jest optymistycznie nastawiona do nowego premiera. No i też generalnie, jak już tutaj biografia polityka wskazuje, jest on wielofunkcyjny, to znaczy na pewno jako był szef wywiadu, ma koneksje międzynarodowe na tyle poważne, żeby przynajmniej
ustabilizować sytuację, która akurat w Iraku jest dość trudna i wszyscy czekają na poprawę. To teraz szybko z Iraku przenieśmy się do Syrii. Też na bieżąco obserwujesz tamtejszą sytuację polityczną. No właśnie, mamy i kłótnie w rodzinie Asada. Bardzo dużo dzieje się z tych bieżących rzeczy w Syrii. Tak, bardzo, bardzo dużo się dzieje w Syrii. Niestety mało pozytywnego, to znaczy samoloty ze strony Iraku pojawiają się na syryjskim niebie. Oczywiście to nie są samoloty irackie, ale najprawdopodobniej Izrael tutaj testuje swoją technologię, jak i pilotów, którzy dokonują w ramach operacji wypychania Iranu z Syrii bombardowań. Tutaj akurat już nie trzeba szczegółów opowiadać, no, ale to już mniej więcej jest stałe zjawisko, które powoduje przede wszystkim kilka pytań podstawowych. Jak to jest możliwe, że Izrael tak lata nad Syrią i dokonuje bombardowań, chociaż wiadomo, że w Syrii są systemy S-300 rosyjskie, które powinny takie zachowania przynajmniej ukrócać, mówiąc kolokwialnie. Okazuje się, że systemy rosyjskie są w Syrii, ale nie są one włączone. To też powoduje pewnego rodzaju pytania. No i też przede wszystkim mocno konfudują region, ponieważ pojawiają się głosy, że Rosjanie tutaj rozgrywają swoją grę, to znaczy z jednej strony nie do końca w sumie też prowadzą jakąś swoją politykę wypychania Iranu z Syrii. Po drugie, okazuje się też, że pojawiają się głosy odnośnie tego, że Rosjanie chcieliby w końcu jakieś mieć korzyści materialne z tego, że pomagają tej Syrii, kraj, który jest dewastowany wojną, który jest na krawędzi bankructwa, a okazuje się, że Rosjanie chcieliby jakieś aktywa stamtąd wyciągać. Co też z perspektywy Rosji w obecnych czasach jest zrozumiałe, bo Rosja jest jednym z tych państw, które najmocniej ucierpiały w związku z koronawirusem, szczególnie w tym sektorze związanym z ropą. Tak, tutaj pamiętajmy o tym, że w miejscowości Latakia, to jest nadmorski port syryjski, tam w okolicy znajdują się syryjskie bazy i tam tutaj Rosjanie chcą za pomocą Gazpromu robić odwierty, które wedle geologów od Lataki do Hajfy ciągną się jedne z największych złóż, przynajmniej obecnie znanych, gazu naturalnego i to jest konflikt, który doprowadza do napięć, szczególnie też w rodzinie Bashir al-Assada. Tutaj małżonka Madame Asma al-Assad, małżonka prezydenta, jest skonfliktowana z kuzynem prezydenta Ramim Mahlufem, który się żali na social media odnośnie tego, że on zawsze lojalny, ale jego ludzi tutaj prześladuje władza. Oczywiście nie jest to przypadkowe w związku z tym, że zdaniem władzy Mahluf jest winien ponad 180 milionów funtów brytyjskich syryjskiemu fiskusowi, no i władza chce te pieniądze odzyskać. Oczywiście tutaj akurat nie jest przypadkowe te działania, ponieważ jak już tutaj wspominam, Lataki, Mahluf to jest co prawda, ktoś z Państwa może słyszeć to nazwisko, może skojarzyć to z innym Mahlufem, który z Józefem Mahlufem, czyli znam lepiej jako Świętym Szarbelem, ale to akurat jest nazwisko dość powszechne na Bliskim Wschodzie. No i Rami szuka tutaj jakiegoś rozwiązania, paktuje z Rosjanami i być może to się nie podoba zazdrosnej małżonce prezydenta syryjskiego. To jeszcze ostatni temat. Króciutko, ambasador Izraela opublikował na swoim Twitterze wpis, że Niemcy wpisały na listę organizacji całe ugrupowanie Hezbollahu. No właśnie, jakie to może mieć konsekwencje? Jakie są te komentarze na Bliskim Wschodzie dotyczące takiego ruchu? No cóż, Niemcy akurat zawsze mediowały pomiędzy Izraelem i Hezbollahem, jak i też pomiędzy Izraelem i Iranem. Niemcy są największym, przynajmniej jeśli chodzi o Iran, są bardzo pokaźnym partnerem gospodarczym i rynek irański jest dla Berlina na tyle ważny, że tak właściwie od wielu, wielu lat nie słychać żadnej krytyki reżimu, a przede wszystkim też jak bodajże rok temu na placu w Teheranie Ajatollahowi powiedział,
wywiesili kilkunastu homoseksualistów za ich działania i praktyki. Berlin milczał, tylko z ambasady amerykańskiej w Berlinie pojawił się głos potępienia na represję mniejszości seksualnej. Tak więc to też pokazuje pewnego rodzaju oblicze Berlina, który akurat bardzo sobie ceni kontakty irańskie. Niemniej tutaj w związku z tym, że zdecydował się na uznanie Hezbollahu jako całości, ponieważ przypominam, jest jak to w islamie, jest to religia i polityka zawsze jest jednym, jak jest polityka, to jest działalność społeczna, tak więc mniej więcej społeczność międzynarodowa uznaje skrzydło militarne, czyli islamski ruch oporu za byt terrorystyczny, a resztę uznaje za, jako partia polityczna w demokratycznie funkcjonującym państwie. Ale takie zachowanie Niemiec oczywiście budzi wielkie kontrowersje z tego względu, że jak wiemy, że w Niemczech jest ISIS, wiemy, że jest Al-Kaida, wiemy, że są inne grupy sunnickie. Tak tutaj w ostatnich tygodniach niemiecka policja robi przeszukanie, jak i też interesuje się aktywistami zidentyfikowanymi przez izraelski Mossad, działaczami czy sympatykami szyjskiej organizacji. I to też ma być przede wszystkim polityka odcięcia finansowania libańskiej organizacji. W związku z polityką, skoro jest odcięta finanse, tak więc wszelkie aktywność Hezbollahu musiała być ukrócona, ponieważ już od kilku lat widzimy, że Hezbollah Izrael nie zamierza zwalczyć, ponieważ ten jest trochę za silny i zamierza go przede wszystkim zagłodzić ekonomicznie. No i tutaj możemy to wpisać. Oczywiście też pojawiają się teraz od kilku dni w izraelskich mediach komentarze, jak i też pewnego rodzaju przechwałki o tym, jak izraelskie służby są w stanie wpływać na europejskich polityków, którzy wykonują pewne polecenia, ale w które odnajdują zbieżność interesów pomiędzy Izraelem i swoimi państwami. I to jest bardzo dobry temat na naszą następną rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. To był Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta zajmujący się Bliskim Wschodem. Drodzy Państwo, teraz mamy na zegarach godzinę 18:52, a już za moment opowieść m.in. o Armenii, Tadżykistanie, Kolumbii i Wenezueli.